Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bonilla, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moja miłość pozostaje przy każdym z was. Nie zapomnijcie, że jestem matką ludzkości, matką i królową wszystkiego, co stworzone. Jestem matką ludzkości, a jednak wydaje się, że to słowo, i to określenie Trójcy Przenajświętszej nie zostało w pełni zrozumiane przez moje dzieci. Nie wzywam was, abyście przyszli do mnie dlatego, że jestem większa od Trójcy Przenajświętszej, wzywam was, abyście przyszli do mnie, ponieważ z polecenia Trójcy Przenajświętszej zostałam wyznaczona, aby prowadzić lud mojego Syna i wstawiać się za całą ludzkością, abyście mogli ponownie odnaleźć drogę prawdy, zbawienia i pokoju. Zostałam wyznaczona przez Najświętszą Trójcę, aby w tych decydujących dla ludzkości chwilach wyciągnąć do was rękę, podać wam moją dłoń i aby ci, którzy tego pragną, pozwolili mi się prowadzić po bezpiecznych ścieżkach. Zmiażdżę głowę zła, a znając z woli Bożej wszystkie nadchodzące wydarzenia, zapowiadam wam to, co się zbliża, abyście odpowiednio przygotowali się w duchu, i rozpoznali Słowo Boże i nie dali się omamić modernizmom, które nie są wolą Bożą. Macie obowiązek jako dzieci Boże znać Święte Pismo, rozpoznawać boską wolę w przykazaniach i rozeznawać, że one były, są i będą takie same i nie podlegają interpretacji. Diabeł jest przebiegły i chce doprowadzić Kościół mojego Syna do chaosu, do schizmy. Dlatego smucę się i dlatego jako matka przychodzę do was ponownie, aby wezwać was do rozeznania, do modlitwy, do medytacji i jak mój Syn do wprowadzania w życie każdego słowa Ewangelii. Moje dzieci nie są bierne w swojej pracy i działaniu. Moje prawdziwe dzieci cierpią pragnieniem duszy, i muszą zanieść Słowo Boże swoim braciom, i oznajmić im, co ma nastąpić, aby się pospieszyli i weszli na drogę nawrócenia. Wiedzcie, moje dzieci, że elita mocarstwa, która manipuluje całą ludnością, przygotowuje ukazanie Antychrysta, i to jest moja nagła potrzeba, abyście, moje dzieci, nie zostały oszukane, ponieważ ci, którzy nie znają tych proroctw, zostaną poważnie oszukani, całkowicie zdezorientowani i wpadną w ogień piekielny, ponieważ i odrzucą mojego Syna, i pokochają oszusta. Ten chaotyczny scenariusz tej chwili na całej ziemi jest przygotowany po to, aby stopniowo wprowadzić lud mojego Syna w mentalność, która potrzebuje nadzwyczajności, aby trwać, a Kościół mojego Syna nie chce otworzyć oczu i zobaczyć, że to, co jest nadzwyczajne, najbardziej nadzwyczajna rzecz, jaką posiada, to ciało i krew mojego Syna. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, jakże wielu mnie nie kocha. Jakże wielu mnie odrzuca, jakże wielu zaprzecza mojej niepokalanej czystości. Ale mimo to, jestem matką tych, którzy się mnie zapierają, tych, którzy mnie nie kochają, jak z moim Synem, i razem z moim Synem nosiłam was również w moim łonie jako matka całej ludzkości. Mój Syn doznał w moim łonie ograniczenia każdej ludzkiej istoty, i ofiarował to ograniczenie razem ze mną za ludzi tej chwili, którzy cierpią z powodu ciasnoty umysłu i woli, ciasnoty serca i zamykają się, aby nie patrzeć, nie słuchać, nie rozeznawać. Jako niewiasta obleczona w słońce, dzielę z Synem moim to światło, które on rozdaje i którym oświeca wszystkie dusze. To nie jest tytuł honorowy, to jest rzeczywistość mojego macierzyństwa dla całej ludzkości. Nie pragnę, abyście wywyższali mnie bardziej niż mojego syna, ale pragnę, abyście byli mi posłuszni, abym mogła was prowadzić w miłości i być orędowniczką przed Najświętszą Trójcą. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, boleję nad moimi dziećmi, które mnie odrzucają. Szukacie złych dróg, a te krótsze drogi są właśnie tymi, które prowadzą was do jednej religii, gdzie oszust jest królem. W tym momencie mnożą się wiadomości i wezwania. Powinniście pozostawać w ciągłym rozeznaniu, ponieważ wolą Bożą jest, abym ja, wyznaczona przez Najświętszą Trójcę, była orędowniczką między ludźmi a Bogiem. Żadne narzędzie wybrane przez niebo nie może potępić duszy ani dać jej życia wiecznego. Żadne narzędzie nie jest Bogiem, aby skazać duszę na otchłań, ani aby dać życie wieczne bratu. Przez nasze wierne narzędzia ostrzegamy was, przez naszego proroka kształtujemy was w całej prawdzie, choćby to było bolesne i przykre. Mój Syn jest drogą, prawdą i życiem, i nie ukrywa przed swoim ludem tego, co przez niewiedzę może doprowadzić go do zguby. Jeśli uważacie, że te wezwania są katastrofalne i przerażające, to właśnie to czeka to pokolenie, za brak umiaru, hipokryzję, kłamstwo, fałsz, za brak pokory wobec Słowa Bożego, za herezję, za ciągłe grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, ale zawsze, zarówno mój Syn jak i ja wywyższamy miłosierdzie Boże, ponieważ jesteście w chwili pokuty, nawrócenia, a mój Syn nie odmówi przebaczenia nikomu, kto przychodzi naprawdę skruszony. Jakże wielu moich kapłanów przemawia do ludu mojego Syna przeciwko jego wezwaniom i moim. Objawienie jest zamknięte w Świętej Księdze, ale jego objaśnienie nie zakończy się, póki lud mojego Syna nie odnajdzie drogi. Nie można być letnim i służyć dwóm panom. Prawdziwym narzędziem domu Ojca jest ten, kto przekazuje wam Słowo Boże, abyście nie zbłądzili, kto przekazuje je, abyście nie odłączyli się od mojego Syna i ode mnie, i nie byli niewierni Słowu Bożemu, ten, kto wzywa was do nawrócenia, do przebudzenia się z ludzkiej woli i obudzenia zmysłów ducha, kto wzywa was wciąż na nowo do życia wolą Bożą, abyście nie zginęli. W tej chwili ludzkość musi posiąść wiedzę, aby się przygotować i nie wpaść w szpony szatana. To jest dla was niezbędne w tej chwili, obudzić serca, myśli i umysły uśpione przez to, co światowe i grzeszne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, nalegam. Módlcie się za Peru, ten naród będzie bardzo wstrząśnięty wielkim trzęsieniem ziemi. Módlcie się dzieci za Japonię, skażenie radioaktywne, które sprowadzi na całą ludzkość, jest bezprecedensowe. Módlcie się, trzecia wojna światowa nie pojawi się w jednej chwili, jak już wspomniałam, ale ona już jest w przygotowaniu i trwa aż do chwili, kiedy pojawi się w pełni. Módlcie się moje dzieci, módlcie się za Stany Zjednoczone, nie zaniedbujcie ich w waszych modlitwach. Módlcie się moje dzieci o Kościół Święty, jak święty jest mój Syn. Módlcie się, przygotowujcie się na wielkie wydarzenie miłosierdzia, przygotowujcie się na ostrzeżenie, podczas którego nie będę się od was odłączać. Błogosławię was, moje dzieci. Możecie wejść do Arki Zbawienia, którą jest moje niepokalane serce, ponieważ po wszystkich uciskach moje niepokalane serce zatriumfuje dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Moje błogosławieństwo niech będzie nad każdym z was, Matka Boża.